Zaczynamy kolejną grupę turnieju Homestar Cup 24. W dolnym prawym rogu na niebiesko gra Astrea, zawodnik teamu Marcelino. Marcelino, tak? Marcelino, tak. No i w górnym narożniku z drużyny Red Pack Wolves jest to oczywiście Cuku, że zawodnik z Rumunii, Astrea oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. No i to jest sobie taki debiut chyba Cuku, jak chodzi o takie offline'owe eventy, ponieważ chyba nie widziałem chyba na żadnym Dreamhacku. Wydaje mi się, że to jest jego też pierwszy Homestar Cup, że to może być taki pierwszy, większy turniej Cuku, jeżeli o to chodzi. Także na pewno oczywiście będzie starał się zdobyć jakieś większe doświadczenie. No Astra na pewno zdecydowanym, dużo większym faworytem. Wiesz, mistrz ostatnich regionalsów, jeśli chodzi o Dreamhacka, gdzie faktycznie wygrał tego Dreamhacka amerykańskiego. Tak, miałem trochę szczęścia, bo pamiętam, że odpadł wcześniej Special Scarlet też. I on walczył w finale na Klazura, więc trochę szczęśliwie, ale też chyba nie było tak może bardzo łatwo, ale Astra w Ameryce dominuje w miarę. Dokładnie tak, też mamy oczywiście Gateway Nexus ze strony Astrei, no co widzimy, że już czaruje. Tu jest oczywiście zajęte dwa gazy zablokowane, również rampa. Tak jest. Żeby oczywiście nie dać możliwości wyskautowania temu, co dokładnie te przyszykuje. No i troszkę zobaczymy pewnie już szybką faktorkę i raczej to będzie jakieś... Może być w sumie Widowmind Drop z tego wszystkiego. No to oczywiście okaże się już w niedalekiej przyszłości. Dobra, no to są takie buildy na razie dość popularne aktualnie w rozgrywce StarCraftowej TVP. Bo zazwyczaj, gdy teranie rozpoczynają w ten sposób, no to właśnie wczesna presja raczej musi być, bo inaczej nie miałaby sensu tak wczesna inwestycja w fabrykę. Cuku sprawdza okolice bazy, czy mają tutaj... O, ale co, bo teraz trzeba pierwszy gra Sentry, bo faktycznie mieć możliwość potencjalnego scoutu i od razu chciałem sobie strzelić batery. Też on po prostu wie, że jest tutaj teoretycznie dużo lepszym graczem i po prostu musi przetrwać, nawet kosztem faktycznie ucięcia troszeczkę ekonomii, żeby faktycznie być jak najbardziej bezpiecznym, tylko się da. No Cuku szuka jakieś tutaj proxy dookoła swojej bazy, ale oczywiście nic tutaj nie znalazł, ponieważ Astra wszystko posiada w swojej głównej bazie. No wszystko jeszcze szuka jeszcze po potencjalnego Stargate'u, ale nic tutaj nie będzie miał takiego miejsca. Pojawił się również Command Center, też jak najbardziej takie standardowe otwarcie ze strony zawodnika z Rumunii. Jest, widzę, ważne pytanie też, skąd się tutaj Cuku dostał? Otóż, no dostał zaproszenie, bo wszyscy gracze, których mamy na turnieju, dostali zaproszenie, nie było kwalifikacji żadnych. Więc dokładnie tak. Tak. Jedyna metoda się dostać zaproszenie. No, podobno tam właśnie niektórym graczom chcą jakiś taki lekki start ułatwić, uprościć może, więc zawodnicy, którzy no, teoretycznie nie zasługują, bo są po prostu lepsi gracze, też niektórzy dostali takie zaproszenia. No, ale to organizator, więc może zrobić, co chce. Dokładnie tak, że on ma dosłownie wybór, jaki chcą. Oczywiście ten turniej nie podlega pod sam EPT-run, pod te właśnie punkty ESL Pro Tour, że mają tak naprawdę dowolność w dobieraniu graczy, no i tak właśnie tak postanowili. Że wydaje mi się, że jak na pewno fajna szansa, na pewno fajna szansa na Cuku. No właśnie wcześniej wspomnieliśmy, jest to jego pierwszy, większy turniej taki lanowy. Także na pewno może to w fajny sposób wykorzystać. No i zobaczmy, co tam tutaj szykuje. Jest oczywiście budowany Siege Tank, jest budowany również Viking. I są drugie baraki mimo wszystko. O mój Boże, ja przestałem na chwilę śledzić tak idealnie te wszystkie walki, no ale w sumie no, nikt nic nie stracił na razie. Heliony próbowały wjechać, zostały odbite. Właśnie a propos Raxów, to wiadomo, będzie piechota grana. No rzuca się bardzo w oczy to, co robi Cuku, co nie? No nie robi SCV przede wszystkim, do czego nie robi też, tak. Rzuca. Tylko właśnie 26 SCV, raczej więcej, przynajmniej na razie w planie. Ten zawodnik nie ma też, na pewno będzie to bardzo mocna, dwubazowa agresja z jego strony. Zamiast taki Olin, jakby nie patrzeć. Jeszcze tylko 6 zawodników? Co to Aha, że na plakat! Boże, tak szybko to odbieracie? Super, dobra. I jeszcze po cała polska ekipa, żeby się podpisała, chciał Cruel Krukat. No tylko jedna osoba, nie? No to chyba dam radę, nie? No to... Aha. Daniel chce po prostu hajs za swój podpis. Wydaje mi się, że jak wygra, to jak najbardziej na jednym możemy się podpisać, ale... Nawet Seral nie chciał. Nie chcemy za wszystkich. No to jest jednak wyższy poziom już, nie? Tak, Seral nie chciał nic za swój podpis. Dobrze, trzeba się cenić. Wiecie, co miał obserwatora, który wygląda się właśnie w tym momencie do Cuku, także doskonale widzi, że tych STV za dużo nie będzie, także za chwileczkę będzie troszkę taki panika z jego strony, tak mi się wydaje. Ale jeszcze zniszczy tego obserwatora, zanim w ogóle doleci! Wow, ej, to jest super! Wow. Ej, okay, to faktycznie ma to jakieś większe szanse. Chociaż z drugiej strony Astra też nie robisz większej ilości prop. No. Bo trzecia baza się pojawia, ale pojawia się też dodatkowe shield battery.
No jestem ciekawy w sobie w taki scenariusz tego wszystkiego. Oczywiście Cukul z większą ilością armii już w tym momencie wychodzi na mapę. No a Astra, ale w ogóle Sztorma robi. Mhm. Wydaje mi się, że nie ma za bardzo możliwości, że ten Sztorm się ukończy na czas. Zdarzymy się jak najbardziej. Bardzo dziwne w sumie, że zaczął tego Storma, tak sądzę, bo przecież dużo lepsze byłyby Archony, no bo ten atak już wchodzi, a nie, że tam sobie poczekasz 100 sekund, czy no może trochę mniej, akurat się opracowuje Storm, ale nie ma czasu na Storma, chyba że jakimś cudem go kupi Astra, z Forcefieldów tak dużo nie ma, no to oczywiście wymusił rozstawienie tanków, jeszcze do pierwszej bazy wleciał Liberator, który już się nawet złożył, czyli jedna jednostka, jedna proba została zniszczona, Liberator teraz dołączy do oddziału z przodu. Jest szansa jakaś, żeby się to przebiło. Ja tylko Liberatora powinien wszystko już naprawić, bo oczywiście Stevie również został zabrany do tego ataku. I właśnie w tym momencie Liberator zostaje zniszczony, ale co Kowstania podchodzi coraz mocniej. No jeszcze troszeczkę musi poczekać, też te hektatory są w tym momencie jeszcze bezużyteczne. Ale faktycznie okupacja tego miejsca wychodzi już coraz lepiej tym zawodnikowi z Rumunii. Też tanki już kolejne podjeżdżają, jeden oczywiście ten najbardziej wysunięty do swojej lokalizacji został. Pojawia się również pierwszy bunkier. Tutaj kolejny Liberator, no i w sumie ten Sztorm już to będzie się skończył, także no, już nie go bardzo, bardzo mocne podejście w sumie. A i Templary wybuchły, znaczy no, zostały zniszczone przez siege tanki, wyparowały wręcz. Tak, jeszcze w ogóle Immortal wysunięty do przodu, także od razu traci życie. No i w sumie to jest dosłownie kilka Stalkerów na... Wow. Na siege tanki. No bo idealne dla Cukru, no. Cudowne. No tak, zajmę cała masę w te High Templary. Tak naprawdę w ogóle zginęły od pierwszej salwy siege tanków. Też no. To bardzo ładny target fire ze strony zawodnika terańskiego. No i jest tam w dużych opałach, jakby nie patrzeć. Są dwa siege tanki, jest bunkier oraz Liberator, także na pewno nie będzie zbyt łatwo pod to wszystko podejść. No, zaimponował. I coraz dalej już. Tak, jest, zaimponował mi bardzo Cuku tym, jak szybko ta salwa poszła w High Templary, pozbył się najważniejszej rzeczy. Stalkery nie są dużym problemem, tak długo jak są jakieś Mariny, Wikingi z przodu, a jest ich nawet bardzo dużo. Immortal też wiele nie zrobi, liczy na kolejnego High Templara, teraz Storma może rzucić, no w końcu, a, ale taki nie najlepszy ten Storm. Nie trafił za wiele. O, czy Steptar Archives w ogóle? O, jest ich kolejny High Templar od dołu. Zaraz będzie mieć energię na Storma, można go już rzucać. Kolejne jednostki idą przez mapę, tam chyba nawet przechwytują coś z loci. Tam też jest High Templar od pleców. No dobra, Storma nie ma. Może teraz, o, tak. O, dobrze to zrobił. Zdecydowanie dużo przeczytałem, jeszcze cztery Mariny schowały się do bunkra, także były w stanie uniknąć się wyobrażenia Storma. Ale faktycznie mamy tutaj podejście ze strony Astrei. Że bardzo ładna flanka zalotowała, wydaje się, że tego jest zdecydowanie zbyt mało, bo chodzi o to, że Cukru faktycznie jest w stanie to utrzymać, że bardzo ładny target na siege tanki. O, wow. Że dwa siege tanki już w tym momencie padają, więc są tylko właśnie jeden siege tank oraz 8 marinów. Aaa, udało się chyba, jednak obronić. Jednak Astrea, tak. Tutaj w ogóle fajny też plon na wzniesieniu, przyzwał zelotów tutaj na dole sobie i oczywiście splankował, także no mądrze. Jestem w szoku, że przeżył do tych High Templarów i jednak one trochę pomogły. Chociaż inaczej z Archonami mam wrażenie, że możliwe, że łatwiej by się obronił, no ale najważniejsze, że jakoś poszło. No i teraz kontratak Astrei niekoniecznie musi wygrać grę, ale ma na pewno realne szanse, żeby tak się stało. Liberator już leci na kontratak. Proby znowu z powrotem Templar Archive zbuduje Astrea. Właśnie same Mariny, też trzeba żadnego Steampaka oraz Combat Shielda, także te Stalkery jak na pewno mogą sobie troszkę to poharasować. Teraz oczywiście zabić jakieś darmowe jednostki. Ta sytuacja Cukru na pewno nie jest ta lepsza, ekonomicznie na pewno jest bardzo mocno do tyłu. Technologicznie również odstaje w tym wszystkim. Może również przytomna reakcja strony Astrei, także bardzo szybki warping trzech Stalkerów, że właśnie podbił się tego Liberatora. W ogóle podszedł tymi Stalkerami, że faktycznie Liberator automatycznie atakował. Ale bardzo ładnie został stargetowany przez Cukru, także 5 probek traci swoje życie. Pięknie. Na razie tam czas 45 probek do 260 CV. Dopiero teraz, po chyba 6 minutach Cukru wznawia produkcję swoich STV-ek. Na pewno bardzo ambitnie do tego podchodzi, ale wydaje mi się, że to może być zdecydowanie zbyt późno. Rykło w czas. No, puluje. Zrobił tylko po to, żeby spulować. Tak jest. No, po pierwszym SCV poolu, drugi kitowcy znowu w użyciu. Let's go. Szanse oczywiście teraz bardzo malutkie. Realne to były tym pierwszym atakiem. A też historia zna takie przypadki, gdzie ten drugi atak właśnie tak wchodził. Zaraz będą 300... Czy to jest więcej? Tak, więcej SCV jeszcze wyciąga Cukru z pierwszej bazy nawet. Czemu nie? No ale czas na Stormy. Pierwszy poleciał. Dotkliwy mimo wszystko. Aha. Nie ma szans. Storm za mocy na Mariny bez Combat Shielda, także... Jest. Dobra. Nie wyglądała jednak. Astra w miarę łatwy sposób był w stanie to wszystko utrzymać. Może nie taki łatwy, ale... Well played. Dobra, radę. Druga mapa w tym pojedynku. Amerykanin na niebiesko, Astra, no i z Rumunii Cukru. A propos tych Liberatorów, no to właśnie... Z reguły chyba się robi właśnie tak, że... No one mają niszczyć w domyśle zeloty.
Może Immortale też dobrze by było, ale Stalkery raczej bierzemy na cel z Siege tankami, no bo staramy się tak w Starcraftie robić, żeby te obrażenia dodatkowe się, no, jakoś wykorzystywać, nie? No bo tanki szybko niszczą Stalkery, za to wolno zelotów. Liberatory to w sumie nie ma znaczenia niby co atakują, no ale lepiej jakby się zajęły zelotami, tak też sądzę. No tak, jeżeli mamy faktycznie kontra Stalkery właśnie przy pomocy Siege tanków, to oczywiście chcemy mieć jakąś pomoc, jak chodzi o walkę o zeloty. Też jak najbardziej oczywiście Liberator teoretycznie dobrze rozstawiony krąg. A w praktyce Liberator był troszkę bardziej cofnięty, ponieważ ten pierwsza jednostka zginęła od Stalkerów w ogóle przed bitwą. Był zbyt wysunięty, miał zbyt mało życia i faktycznie stracił życie przez to wszystko. Także minimalnie bardziej go cofnąć, ale jak chodzi o sam zon tego Liberatora, tak najbardziej był rozstawiony w prawidłowym miejscu. Tak jest. No i była mapa Rathuset Station. Tak, nietypową. Chciałbym coś zrobić o tej mapie. Piękno balansu tutaj można pokazać. Ja akurat jestem dużym fanem, żeby mapy niektóre były takie właśnie dziwne. Nie wiem, czy ta jest w dobry sposób dziwna, no bo jest po prostu ogromna i często to zachęca graczy, żeby byli pasywni. Takie patenty jak tutaj mi się podobają, no bo właśnie... Wydaje, że te... Inaczej, dałbym więcej życia skałką, ale usunę te minerały. A, okej, okej. Bardziej bym w tą stronę poszedł. Ewentualnie sobie same minerały, ale bez skałek, żeby faktycznie dało się jakoś to wykorzystać, bo... Będąc szczerym, to jest... Mimo to, że nie wygląda tak, to jest bardzo bezpieczna baza, bo nie da się w żaden sposób jej spaniszować. No się, okej, dropy mogą przelatywać nad tym, no ale zerk na przykład nie przejdzie. Jinx Stalkery, jak zniszczą skałki, to okej, przyteleportują się. Ale gdzie zerk? Halo. Ja bym może poszedł w to, żeby zwiększyć właśnie też punkty zdrowia skałek, ale zostawić tylko jedną linię minerałów i nie wiem, może 10 jednostek? Albo 5 chociażby. No i to by zachęcało do wykorzystywania tego przejścia jakiś szybciej. Jakiś proxy hatch, zniszczenie skałek, wydobycie minerałów, wygnięcie, coś takiego. No w tym momencie nie jest to możliwe. Tak, teraz ciężko. No, żeż ty. W pierwszej mapie szukał tego proxy właśnie. W tej grze na razie Lipera nie widzimy. Też jak na pewno może to w jakiś tam sposób zaskoczyć. Żeby tam się tylko spodziewał się właśnie, co się może zdarzyć, ale spodziewał się tego na pierwszej mapie, nie na drugiej. Ale jak na razie cztery mariny są. I to jest w ogóle Twilight, to będą Darkshine, to będzie chyba na proxy. Robotic Facility i Darkshine obstawiam tutaj. Dark Templar Dropa tak zwanego. I to na proxy zrobię, żeby ten world był jeszcze szybciej. Ja zrobię jakiś adeptek, wiesz, bo kiedyś były na Terana takie adept pusze dziwne. No były, ale potem zerknęli właśnie atak tych adeptów, że faktycznie już nie tu shootują STD, tylko faktycznie trzy shootują. No jednak, faktycznie tak jak przewidywałeś, jest Dark Templar Drop. Cuku gdzieś idzie. A, bo on chciał złapać, wiesz, w sumie? Alucynację. Tak. To skąd on... Znaczy, aha, może na ślepo po prostu, tak, tak. Zna timing tego Feniksa, znaczy zna tak, że nie skontrował, ale to też dlatego, że Feniks inaczej poleciał, więc no, chciał tak po prostu przechwycić zwiadowcę rywala, zanim cokolwiek zobaczy, to się jednak nie udało. No i teraz Astra może faktycznie... No, po tym co zobaczyć, po prostu konsekwentnie realizować dalej swoją taktykę, bo jakby zobaczył coś dziwnego, no to wtedy może trzeba by na przykład zagrać baterię albo coś takiego. O, ciekawe, ucieka probami z drugiej bazy do pierwszej, bo się chyba boi jakiegoś ataku. No i faktycznie ten atak może być. Widzę, że już cztery raksy na dwóch bazach, to jakby chciało linować. No i znowu nie robi SCV cuku, więc to wygląda jak po prostu znowu taka próba szybkiego zakończenia spotkania, oczywiście zwycięstwem, ale czy to jest możliwe? Wydaje mi się, że ma duże szanse, że faktycznie będzie w stanie w miarę sprawny sposób bronić te Dark Templary. Teoretycznie ma jak to najbardziej potencjał. Oczywiście minus jest taki, że faktycznie będzie miał takiej dużej ilości skanów, która ewentualnie właśnie przy jakimś potencjalnym kontrataku byłaby w stanie pomóc. No ten cykl na pojętek Xenagi podjechać. Tak. Wydaje mi się, że chyba nie do końca zobaczy to proxy, no ale sama propka powinna dać troszeczkę dużo do myślenia. Wydaje mi się, że Warp Gate mógłby chyba zobaczyć z Xenagi, albo byłoby bardzo... Nie, raczej no, byłoby blisko, ale daleko, nie wiem, zobaczymy. No, w każdym razie nie dowiedział się w porę cuku. On też swoim dropem... Aha. Pustym dropem. Pustym medivac, ale nie widzi żadnej proby, także powinno dać mu dużo do myślenia. W tym momencie właśnie Dark Templar już wchodzi do jego głównej bazy. No, zero reakcji jak na razie. Jeszcze będzie atakowany w ogóle Siege Tank. O. Że on na pewno zginie. Jednocześnie jeszcze Dark Templar w głównej bazie już tutaj atakuje. No i to jest katastrofa, bo chyba na razie nie ma w ogóle energii na skana. Jest na razie tylko jeden, za chwilę kupują się kolejne Dark Templary. No bez tych skanów to może być naprawdę bardzo ciężko. Jeszcze nawet Engineering Bay jeszcze w ogóle nie został postawiony. Dlatego rzeczywiście nie posiada żadnych pieniędzy w tym momencie. No i sytuacja jest tragiczna, jeżeli o to chodzi. Był drugi Dark Templar zniszczony, ale tak jak mówisz, no jest fatalnie. 17-16 SCV w tym momencie posiada cuku. Także ekonomia już w zgliszczach i... Słuchaj, po jednym Dark Templarze po prostu, no i cuku naprawdę nie ma żadnej możliwości skontrowania tego wszystkiego. Może wystać jakikolwiek kontratak, ale po prostu Dark Templar to obronią. Wydaje mi się, że nie ma żadnej możliwości, żeby cuku był w stanie tę grę wygrać. Jeszcze kolejny coś tak został zniszczony.
taka... 14 jest do 37%, Dark Templary cały czas to jeszcze gryzą. Dopiero eBaya zaczynam budować, no to... Jak on każdego Dark Templara musi zniszczyć ze skanem, no to nie ma skana przez teraz bardzo długi czas. Jest kontra, zobaczmy czy ma jakiekolwiek szanse, myślę, że nie. No nie ma. No jeszcze oczywiście, no właśnie, Liberator, ale nie ma to znaczenia. Wygrywa tę potyczkę bez większych problemów. Astrea 2-0. Zaraz zobaczymy też, co się będzie działo na głównym streamie, bo tam na pewno możemy przeskoczyć. O, lampa na Petit Drogo jest. Dobra. No to myk szybko. Jest i zerk. Doskonale. Tak jest. Możemy pooglądać teraz transmisję tutaj, to co widzimy. I wszystko już działa. Dobra. Także na czerwono Petit Drogo, na niebiesko Lambo. Julian Brosik aktualnie prowadzi. Jak widzimy, jest 11 minuta, więc już lurkery z zasięgiem jak najbardziej mogą być. Nie mam pewności 100%, czy jest zasięg, ale powinien go mieć oczywiście Lambo. Strzelamy, trzeba powinno być, że zostawiamy również Spire, także już myślę o kontrowaniu potencjalnej kariery. Ponieważ to jest właśnie ten główny problem grania lurkerów, że faktycznie jedno skratające są w stanie bardzo dobrze z tym wszystkim walczyć. Tak w razie Lambo właśnie szuka jakiejkolwiek możliwości za jakieś ataku właśnie. Że to będzie właśnie znalazł taką dziurę w defensywie zawodnika protoskiego. No już próbuję w to wszystko podejść, no, ale to jest w sumie gigantyczne już lurkerów. Także wydaje mi się, że to nie jest miejsce, w które próbował mimo wszystko wejść. Chociaż wchodzi, co wydaje mi się coś bardzo kontrowersyjne, jakby nie patrzeć. Ja to bardzo wąskie przejście, ale... High Templary są bardzo teraz... O Jezu, jak pod... O jak stracił was 6-7 High Templarów tak prawie natychmiast. Może się obroni, ale... Nie. Za dużym kosztem. No nawet chyba się nie obroni, jakby nie patrzysz przy pomocy kolejnego, chociaż... Niby wyczyścił, no ale to zostało 5 jednostek tylko włącznie Protossa, z czego są bardzo mocno poobijane. Także teoretycznie przy kolejnym remaksie Lambo będzie w stanie praktycznie te jednostki tutaj podobijać. No nie poszło moim zdaniem. Ale w ogóle zobacz, Lambo na jakiej niskiej ekonomii ma tylko i wyłącznie 73 drony do 79% Petit Drogo, więc teoretycznie ekonomia przemawia na korzyść zawodnika protoskiego. Więc w sumie jakby nie patrzeć, to Petit Drogo musi po prostu przeżyć. Tak. Potem jakieś kolejne chętne pary, pojawi się Storm. I oczywiście taka pozycja jak najbardziej jest możliwa do utrzymania. Ta piąta baza zajęta już po stronie zawodnika protoskiego, no ale bo przychodzi już w Greater Spire. I patrz na to, co aktualnie przy Petit Drogo, to nie ma żadnej możliwości obrony przed tym, bo są tylko włączeni Immortale oraz Orchony. Także ani jedna, ani druga jednostka z Broodlordami tutaj za bardzo nie powalczy. No ale do tej jednostki jeszcze oczywiście troszkę czasu, także oczywiście ma możliwość przygotowania się do tego. To bardzo ładnie wyciągnięty Immortal. Też no super bateria mu w tym przypadku nie pomogła. Ciekawe, czy Lambo faktycznie chce Broodlordy zrobić na to? W sumie czy musi? Zdaniem, chociaż to dobra, no. Bezpiecznie może jak bardziej zagrać. No, to jest faktycznie w zasadzie kontra na wszystko, co ma w drogo. Więc faktycznie nie głupie przejście na pewno, ale jakby tak się postarał, lepiej pomikrował, to Lurker, Viper i tam jeszcze jakieś jednostki do pomocy pewnie też by wystarczyły. No ale nie, ale faktycznie roztropnie wydaje się zagrać Broodlordy. W dużej liczbie. Plus 3 zaraz się zakończy też dla Zerga. No tutaj obrona Lambo nie istnieje, czyli chyba świadomie oddaje bazę z bogatym gazem. Na godzinie 6 jak widzimy też wejście zdecydowane. No ale tu już Lambo stawia opór i nawet nie ma detekcji, żeby się lurkerem zajęć. Musi pójść. Oczywiście jednostki nie będą stanie, że w sposób inny uciec. Oj, tego tracić nie wolno. Tego Ricola nie ma. Wydaje mi się, że może być jakimś potencjalnym cooldownie. Słabiutko. No plus dla niego takie, że faktycznie jest w stanie ugryźć jeszcze kolejną bazę, także teoretycznie dwie bazy zostały w tym momencie zniszczone. To oczywiście bardzo mocno ukróca ekonomię Lambo. Mieliśmy już 6 koruptorów, także już myślę właśnie o potencjalnym switchu w Broodlordy. Jak na razie Petit Drogo niezmiennie chodzi o swój plan. Znaczy coraz to większa ilość immortali, na razie tylko i wyłącznie na tym bazuje. Nie wiem do końca, czy posiadał chociaż jeden Stargate. O, teraz w tym momencie dobudowuje, także jest już pierwszy Stargate, bo robi się już Void Ray. Pojawia się kolejny oraz Fleet Beacon, także jak na pewno ma jeszcze właśnie szansę na zrobienie potencjalnych Tempestów. Wydaje mi się, że na karierze jest aktualnie zbyt późno, ale Tempesty bardzo mocno powinny pomóc przy takiej potencjalnej defensywie. No i sytuacja w sumie jest bardzo mocno wyrównana na ten moment. Chodzi o przewaga ekonomiczna po stronie Petit Drogo. No musi iść moim zdaniem w karierę w tej sytuacji Petit Drogo. Jednej kariery. Tak, dla mnie właśnie od kariery jest odpowiedzią na każde pytanie w late game'ie. Ale no jakoś się z tego wykaraskał, a niby tak nieciekawie wyglądała w pewnym momencie sytuacja Protossa. Musi chyba też właśnie zwolnić tempo Lambo, bo tak naprawdę no, on się cały czas broni. Nie wiem, jak miałby teraz nagle przypuścić atak z tym, co posiada. No ale 37 roczy, no to tak, to można trochę karakanów wyrzucić bokiem mapy, a z drugą stroną też jakoś tam się czaić, tylko że z Broodlordami ciężko się też atakuje na takiej całkiem niemałej mapie. No tak, właśnie powiedziałeś, że Petit Drogo zaczyna już swoje dwa pierwsze kariery jednak.
Wydaje mi się, że troszkę. W sumie mi się wydaje, że te PC były zdecydowanie dużo lepsze, bo faktycznie ma tu dużej ilości hydralisków. Owszem, jest teoretycznie jeden Viper, którego teoretycznie można w miarę łatwy sposób zabić. I po zabiciu właśnie takiego jednego Vipera, no to po prostu nie uciekną. Są faktycznie zbyt wolne, żeby była taka możliwość. Natomiast zapowiada się troszeczkę dłuższa gra, jakby nie patrzeć w takim przypadku, w takim scenariuszu. No trochę się czają faktycznie bardziej niż może się zapowiadało, a teraz chyba podejść się nie da. Jak są Broodlordy, to Immortale, High Templary nie bardzo. Nie ma po prostu czegoś, co by te Broodlordy ładnie mogło wyczyścić. O, tu nawet High Templar fajnie w obronie. I kolejny Storm, nie najgorszy, aczkolwiek kolejne już chybione. No i te Broodlordy nie mają za bardzo odpowiedzi. Ten jeden Void Rage, kolejny Warsword Pistolkerów. O, żeż ty. Było pewnego blinku, ale wycofuje się, bo faktycznie lurkery są z tyłu. Ale ładnie. Muszę chyba bardziej to uważać. Ale to wchodzi pięknie, jak masa na kwarantannie. Bez problemu. Mamy to. No. Ale bardzo fajna decyzja, żeby właśnie przyzwać te Stalkery, szybko je tutaj dorzucić. Kariery całe na czerwono. No i Lambo już oczywiście zbedł jak mięso u Turka, już będzie chyba po wszystkim. No gratulacje, bardzo dobrze to zostało zagrane. Well played. No wszystko wskazuje na to, że to drogo ładnie odwrócił. No dokładnie tak, no te właśnie ostatnie Broodlordy, że w tym momencie padają. No, bo tutaj hydraliski, w momencie kiedy są jeszcze dwa klosy oraz jeszcze chyba jest Storm, chociaż tylko właśnie jeden High Temper. Wydaje mi się, że za dużo energii jeszcze nie miał, ale to wystarczy. To, że PT drogo wyrównuje w tym spotkaniu. Tak jest, 1-1. Turniej. Trzecia mapa tego pojedynku, Lambo kontra Petit Drogo, w górnym lewym właśnie Lambo, w dolnym prawym Petit Drogo, Francuz na Niemca. No widzieliśmy dość zaciętą w sumie tę mapkę. O dziwo jakoś wyrównał Petit Drogo. I zobaczymy, czy to tutaj wygra. W ogóle to jest pierwszy mecz grupy B, także tutaj ciężko jakoś się mocno zastanawiać, co to oznacza. No to oczywiście te pierwsze wyniki mają też bardzo duże znaczenie, bo faktycznie awansują tylko i wyłącznie dwie osoby, z czego cztery odpadają. W tym idzie każdy oczywiście, nawet tyle co mecz, co każda mapa może mieć duże znaczenie. Chyba też patrząc na sam grupę A, jeżeli faktycznie Elazer miałby jedną mapę wygraną więcej, to byłby o dwa miejsca wyżej w grupie swojej. Co tym tak. Również awansowałby z grupy, także że taka jedna mapa może mieć gigantyczne znaczenie oczywiście w późniejszym rozliczeniu. No, to jest przykra sprawa. Także zobaczymy, co mamy w drogu tę grę i widzimy, że jest zagrane w ogóle Twilight Council, także nie jest to otwarcie Stargate'owe. Że właśnie potencjalnie decyduje się na jakieś potencjalne adepty. Wydaje mi się, że Darkshine to nie będzie, ponieważ na razie nie mamy zgranego jeszcze Robotic Facility. Że dużo bardziej wskazuje tam miło wszystko na Glaive. Chociaż teraz powiem, że Robotic się pojawia. Adeptka. Jednak będzie wchodzić. No, moim zdaniem można było tutaj jedną dronę spróbować upolować, ale chyba Petit Drogo wie, że są małe szanse, więc atakował Lingi i żadnego nie ubił. Więc takie to było, takie sobie. Dobra. O, byłem na tym Homestar Cup 20 w Tropical Island. A finał i tak musiałem obejrzeć w pociągu, bo ostatnio odjeżdżał do Berlina i musiałem wracać. Ajajaj. No, to była niezła miejscuwa. No daliśmy ten, a czy ja oglądałem nawet ten stream? Że na pewno fajnie to wyglądało faktycznie. Tak u nas w Walencji, że przegrałeś, skoczysz do wody. Że tam było ciepło mimo wszystko. Przyjemnie. I mamy Darkshine jednak. Znaczy Dark Templar Drop ze strony PT Drogo nam się to będzie pojawiał. Jak na razie Lambo gra prawidłowo, 3-40 Roach Warren właśnie w przypadku otwarcia na Twilight Council. Wszystko najbardziej prawidłowo, za chwileczkę około 4 minuty powinny pojawić się już potencjalne spory, żeby faktycznie była taka opcja detekcji tych niewidzialnych jednostek. Oczywiście także chwilę ma, także pojawią się coraz większość dron. 40 dron jest oczywiście odpowiednią liczbą, żeby kontrolować jakiekolwiek zagranie niestargate'owe. Że na pewno Lambo zdaje sobie z tego doskonale sprawę. Czy Overlord to w ogóle wleciał i tego Darkshine'a zobaczył. No także doskonale wie, na co gra. Warpist już w tym momencie wylatuje. Spory dopiero teraz są stawiane. Wydaje mi się, że troszeczkę zbyt późno. Już faktycznie pozycja Warpist'a jest już doskonale znana. Także wie, skąd trzeba się tego ataku spodziewać. No, trochę przykra sprawa, że... Jeszcze coś chciałem powiedzieć a propos takiego organizacyjnego. A nie, no właśnie, bo było tutaj taka wiadomość na czacie, że szkoda, że za ten turniej są punkty. No ale nie ma punktów. No nie tutaj ma. Nie ma punktów EPT za ten turniej, także taka informacja wyjaśniająca. Tylko dolary są do wygrania. No i wspaniałe trofeum. A, tak. Pasa.
Tak. Także nie, ten turniej nie jest w cyklu ESL Pro Tour. To nie jest, tutaj nie ma punktów EPT, więc ten, kto tutaj zajmie pierwsze miejsce, na przykład nie dostaje się na Mistrzostwa Świata, ani się nie przybliża do tego w żaden sposób. To jest taki właśnie bardziej, no... Taki... No po prostu turniej. Tak. Ktoś sobie zrobił. Ale jeden Archon stracony. O Boże. Ulala. To duża strata, bardzo duża strata. I chyba tylko i wyłącznie za jednego Queena, a za trzy Queeny łącznie, okej. Może nie było aż tak źle, ale faktycznie warto, żeby te Archony utrzymać przy życiu. Ja bym wolał mieć raczej Archona niż ubić trzy Queeny. No, wydaje mi się, że każdy wolałby jednak mieć Archony mimo wszystko. To nie są tanie rzeczy. No i jeszcze Lambo właśnie był w stanie opóźniać trzecią bazę rywala, więc super idzie to Niemcowi na razie. Ale Ptidrogo jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Ptidrogo tak robią z tej Immortale teraz chyba jakby się przymierzał do ataku, bo też nie robi probek. Aha, bo ma supply blocka w sumie. No to może dużo wyjaśniać, czy to chodzi. Tak. No na pewno potencjalny atak, który chciałby zrobić, był bardzo mocno osłabiony właśnie przez brak tej jednej jednostki. No faktycznie każda jednostka w takim agresji się liczy, ale widzimy, że już proby są tutaj na pasku produkcji, także po supply blocku już te jednostki są zakolejkowane. Ale jak na razie 64 drony i właśnie coraz to większa ilość roachy, ale również na supply blocku, przynajmniej chwilowym. Ale już za chwileczkę, oż to jedna królowa jeszcze, tym razem bardzo ładnie wyciągnięta, bo oczywiście Archony oba przeżyły. Plus jedne jednostki walczące zasięgowo oraz oczywiście speed roachy już zakolejkowane po stronie Lambo. No i to jest tylko i wyłącznie 64 drony, dopiero teraz dobudowuję kolejne. Troszkę spodziewałem się jakiejś mocnej agresji roachy z jego strony po tym wszystkim. Ale mamy Spire za to. Czyli jeszcze wyskautowane, bo akurat pod Archonami jest postawione. I taki dylemat, nie? Anulować na oczach Protosa, czy nie anulować? No właśnie nie anulować, bo wymuszamy teoretycznie reakcję z strony Protosa, ponieważ on widząc Spire musi zareagować, także już w tym momencie dostawia Spire, Stargate, przepraszam. No i to jest właśnie takie okienko czasowe Lambo, gdzie faktycznie może wykorzystać to, że Protos inwestuje w obronę je, żeby skontrować mutylski, który po prostu nie będzie. Czyli jeżeli... Teoretycznie armia naziemna będzie zdecydowanie dużo słabsza. Ale w sumie jakby anulował na oczach Protosa i zbudował za chwilę obok... To czy lepiej jest wymusić reakcję, nie robiąc mutalisków? Czy zrobić, udając, że się próbował zafejkować? Ja osobiście wolałbym to Spire mimo wszystko zostawić, bo nie masz faktycznie wtedy Protos ma rozpinę. Okej, okay, no czy tak. To jest, czy tego nie ma? A jeżeli anulujesz, to będzie skautował, szukał, co ty zrobiłeś zamiast tego Spire w takim razie. No tak. Będzie szukał, czy to Infestation Pitch, czy to jest DNA, jak znajdzie kolejny Spire, to jest takie... O co chodzi, nie? Sam się opóźnił w sumie tymi mutaliskami. Tak. Gdyby sobie postawić Spire, nawet zostawić to luźno, to sama reakcja do procesu teoretycznie kosztuje już więcej. Już postawienie Stargate'a, zrobienie innego Phoenixa kosztuje więcej niż postawienie samego Spire. Racja. Więc teoretycznie jest to dobre rozwiązanie, jak po tym patrzeć. No i właśnie oczywiście proces osłabia swoją armię naziemną, co tym dzisiaj potencjalny atak mass roachowy może być bardzo mocny w tym wszystkim. Może właśnie pytanie, czy nam decyduje się na jakiś taki mocniejszy timing push? No jeżeli ktoś ma 66 dron, no teraz 68, to chyba faktycznie będzie jakiś mocniejszy atak planować, ma też duży limit. Lambo to czasami grał, bo to jest, to mi się też z Darkiem kojarzy, że na 66 dronach robisz taki duży atak Roach Bane. Jeszcze Bane'ów trochę mało na razie jest. Czeka na razie na speed jeszcze na Bane, także 20 ringów dopiero teraz jest tutaj w produkcji. Także będzie ich łącznie tutaj 35, no już pojawiają się kolejne. To rzeczywiście w momencie, kiedy będzie kończył się speed na Bane'ingi, będzie spróbować taki zrobić mocniejszy timing. No ale to jest takie troszkę loteria, jakby nie patrzeć, ponieważ też Storm będzie oczywiście już gotowy. Jeżeli Pity drogo trafi dwa takie bardzo mocarne Stormy, to ten atak Lambo będzie bardzo łatwo złamany, jakby nie patrzeć, jego ekonomia nie jest tutaj w najlepszej pozycji. Także dużo będzie zależało tylko i wyłącznie od mikroprotesta, jakby nie patrzeć. W tym wszystkim, czy faktycznie będzie na pozycji, czy faktycznie Stormy będą bardzo dobrze rzucone. 34 bailingi, 38 bailingów już zakolekowane tutaj po stronie niemieckiej. No i zawsze będzie mi to mocną konfrontację. Będzie chyba jakaś lekka próba flanki, ale przypadkowe zloty, które miałeś na kontratak, tą flankę właśnie tu będzie znalazły. Będzie się działo. Zloty przytankowały te bailingi bardzo ładnie. Ulala. No ale to jest właśnie ten storm. Ładne stormy, sporo bailów zatrzymanych dzięki nim, ale powoli te umiejętności... Chociaż nie, tu już są jeszcze dwa high templary, ładnie ustawione Archony i Mortale. Dobrze daje radę sobie drogo. No ale jednak czwarty Nexus zostanie zniszczony, to widać. Nie było też jakiejś baterii na przykład, a ona by chyba uratowała Nexusa, no to już w ogóle byłaby tragedia dla Lambo, ale i tak jest słabo. No tak, Mortale może się to jest cały czas 5 Immortali, to jest faktycznie gigantyczne obrażenia. Link oczywiście starają się przytankować, żeby faktycznie te Immortale nie atakowały Roachy. No jest taka wyrównana batalia, jakby nie patrzeć, mimo wszystko wychodzi na to, że Lambo jest troszeczkę zdecydowanie więcej w tym wszystkim, także Link już dobrałem się do pierwszych Immortali.
Warpin troszkę z tyłu, co tym idzie, nie będzie w stanie uratować tych jednostek. Jest mi cały tylko dwa Immortale z tych 5, dodatkowo są jeszcze bardzo mocno pobijane. Że pozycja nam była, wydaje mi się, zdecydowanie dużo lepsza w tym wszystkim. Teraz to większość Roach'a, ale zauważ, że za bardzo nawet nie robi Lingo, są naprawdę tylko i wyłącznie Roach'e. No, drogo po prostu trochę za daleko wyszedł, nie? Jednak... Znaczy ja rozumiem, że czemu on chciał właśnie tak jakoś od razu się odbić, nie? Od razu skontratakować, ale jednak to był błąd. Stracił zbyt wiele. Nie warto tracić takich właśnie cennych Immortali i tak dużo. No ale teraz ma już Archony. Trochę więcej Archony jest skotowany z tymi Immortalami, też nawet nie biorą za bardzo udziału w tej bitwie. Też oczywiście musi poprawić troszkę pozycjonowanie tych jednostek. Bo te dwa Archony z tyłu, no, kotują się. Teraz pierwszy z nich zaatakował, drugi w ogóle nawet jeszcze nie bierze udziału w tej bitwie. No ale Lamos jest zdecydowanie zbyt duży, jakby nie patrzeć. To zostały tylko i wyłącznie trzy jednostki. Dopiero teraz jakiś kolejny Warpin się jednostek pojawia. To teraz Baningi wpadają w te zloty. No jak chodzi o liczbę armii, zdecydowanie dużo większa po stronie zawodnika niebieskiego. No i Pity Droga tak jednak nie utrzymuje. O! Taka... No, to jednak Lambo, faworyt. Tak, tak, ciekawe. Tym wszystkim. O mój Boże! Sorry, bo nie jest strong. Tak, bo nie chcę, żeby tutaj to audio było właśnie takie dziwne. Trzeba dopracować to przejście. Drogo jak widać... Niepocieszony, no bo wiadomo, kto by był po przegranej. GG. Jakiś tam niebawem podpis na krześle też będzie. Stawiam cały czas ten vibe. Dlaczego podpisujesz się na krześle? No bo wiesz, podczas tych meczy wrestlerskich często się używa tych krzeseł do robienia show, do walki, nie? Więc to takie krzesła tam no, są używane. Zawsze możemy sobie składane krzesło z podpisami graczy. I podpisy na siedzeniu, żeby się wytarły, jak wiesz, siedzieć na nich. No takie niebanalne. Selena i Soundgate. No trochę tutaj mogłem to zrobić może trochę lepiej. Trochę mam inny setup niż w domu, chociaż to mój z domu jest, ale to jest taki wyjazdowy i nie tak łatwo, nie tak prosto szybko na nim zrobić wszystkie manewry. No tam jest właśnie, bo dobra. To nie jest mój setup, ale to mój komputer. Ale w sumie to wszystko ode mnie, nie? To jest za wyjątkiem tego telewizora. Wszystko przyniosłem, ale jakoś tak dziwnie to działa. Właśnie, znowu nam chcą... Znowu blue screen wylatuje. Siema Fijalko, witam mocno. Buongiorno. Wardy ma koszulkę z moim ulubionym Pokémonem. Wreszcie będę miał motywację, by wejść na jego streama. Tak jest, Wardy tu na środku. Czyli opłaca się jednak nosić takie dziwne koszulki, niespotykane. Tak, tak. Trzeba sobie tutaj widzów jakichś potencjalnych właśnie zyskać. Czemu to takiego ubioru? Baby Marine chyba się będzie podpisywał. Albo już się podpisał. To tam jest flaga basylicka. Tak, tak. No tam fanclub oczywiście jak najbardziej jest, bazyliska. Zgadza się. No nie wiem, czy ktoś tam właśnie z tych właścicieli, powiedzmy, tam też nie siedzi. Takiej wiedzy nie posiadam. Ktoś chyba z bazyliska był na streamku, z tego co pamiętam. No dobra, tutaj jakieś reklamy lecą. Ale to jest tylko chyba takie chwilowe, to chyba nie trwa jakoś dłużej. No, dokładnie. To nie jest tak, że karbotowy jakiś fajny odcinek tutaj leci, tak to bym go pokazał. Dobra. Tak, chyba nic nowego nie robi, nie? Jeszcze robi jakieś animacje. Starcraftem chyba nie, ale jakieś tam inne gry. Też widać, że jakieś tam chyba Eldering by się pojawia? Tak. Był na przykład Eldering, na pewno. No takie różne memiczne. No, dobra, tak mamy... Właśnie film pełnomatrażowy z Karbota? Czemu nie? Lambo Cuku chyba wejdę. Pełnometrażowy, to Boże, bo on tam dość długo się robi taką jedną animację, minutę no, nawet. No ale tam robi trzy osoby, które robią tylko i wyłącznie, nawet tak zazwyczaj takie, wiesz, stop. Albo dać im deadline 10 lat. I cyknę Netflixa. Ciężko. Oni w ogóle zrobili całego modę do StarCrafta, nie? Też piękna sprawa. Tak. Już na to były dolary kiedyś zbierane. Dobra, za chwileczkę kolejny meczek.